Przestrzeń wariantów. Przestrzeń wariantów stanowi sobą strukturę informacyjną. Jest to nieskończone pole informacji zawierające wszystkie możliwe warianty wszystkich wydarzeń, które mogą nastąpić. Można powiedzieć, że w przestrzeni wariantów znajduje się wszystko, co było, jest i będzie. Przestrzeń wariantów służy jako szablon, układ współrzędnych ruchu materii w przestrzeni i czasie. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość są tam przechowywane stacjonarnie, jak na taśmie filmowej, a efekt czasu przejawia się jedynie w rezultacie przemieszczania poszczególnego kadru, w którym wyświetlana jest teraźniejszość. Świat istnieje jednocześnie w dwóch formach: fizycznej rzeczywistości, którą można dotknąć rękami, oraz w formie metafizycznej przestrzeni wariantów, leżącej poza granicami percepcji, ale nie mniej obiektywnej, choć dostęp do tego pola informacji jest w zasadzie możliwy. Stamtąd właśnie pochodzi intuicyjna wiedza i jasnowidzenie. Umysł nie jest zdolny stworzyć niczego zasadniczo nowego. Może tylko złożyć nową wersję domu ze starych klocków. Mózg przechowuje nie same informacje, a coś w rodzaju adresów informacji w przestrzeni wariantów. Wszystkie odkrycia naukowe i arcydzieła sztuki zostały otrzymane przez umysł z przestrzeni wariantów za pośrednictwem duszy. Sny nie są iluzjami w zwykłym rozumieniu tego słowa. Umysł nie wyobraża sobie swoich snów. On naprawdę je widzi. To, co obserwujemy w rzeczywistości, to urzeczywistnione warianty. We śnie jesteśmy w stanie zobaczyć to, co nie zostało urzeczywistnione, czyli różne przedstawienia z wirtualnymi scenariuszami i dekoracjami. Sny pokazują nam, co mogłoby się wydarzyć w przeszłości lub przyszłości. Sen to podróż duszy w przestrzeni wariantów.